No dobrze, znajdujemy się jeszcze w misji poprzedniej, dokończamy ją. Tutaj jak widać jest mnóstwo takich znajdziek i te wszystkie znajdźki to jest coś bardzo głupiego, mianowicie to jest po prostu zabezpieczenie ścian lochu. Ono powoduje, że wszystkie ściany są automatycznie zostają otapetowane, nie? Loch został ufortyfikowany. Właśnie. I takim dziwnym głosem mówi tutaj narrator zawsze to. Ja chciałbym nie żebyście to przenosili, tylko żebyście pozbierali te podłogi najpierw. I tak samo tutaj. Mi się wydaje, że to jest bardziej istotne w tej chwili. Jest pułapka alarm, tak zwana, która nie robi nic. Wszystkie pułapki, które były groźne tutaj zostały rozbrajane poza filmem. Teraz tak mamy zabezpieczenie. Zabezpieczenie, 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 zabezpieczenie. Same śmieci, proszę bardzo, zabezpieczenie. Po co to wszystko? Czy coś zostało jeszcze przeniesione do biblioteki? O, proszę bardzo. Tutaj są jeszcze cztery, tak? Tak. Podwyższenie poziomu, o. Zabezpieczenie. 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 Stwory otrzymały błogosławieństwo doświadczenia. Odkrycie ukrytego świata, o. Ukryte królestwo. Idź tam, gdy podbijesz ten obszar. Tak jest. I teraz jeszcze tutaj jest coś podejrzanego, prawda? Także jeszcze tutaj można się spróbować dokopać, zobaczyć co tutaj się znajduje. I zrobimy to stąd. To podwyższenie poziomu spowoduje, że część osób opuściła salę treningową i dzięki temu nie będę już pieniędzy wysysać. Nie sprzedałem tych sali treningowych jednak. Niech się uczą jak chcą. No i tak nie ma już większego znaczenia. Przegrać już tutaj nie mogę. No i teraz zrobimy to własnoręcznie, zobaczymy co tutaj można znaleźć. Może jakimś słabym chochlikiem, o. Ten będzie dobry. O! Tutaj jest lawa. No dobra, to poproszę szkielety. Niech będą. Mam takie dziwne wrażenie, że za tymi drzwiami znajduje się kula. No skąd ja to wiedziałem? Ta kula teraz powinna wpaść tutaj do wody. I wyparować. Tak jest. Teraz jeszcze po drodze mogą być kolejne pułapki i znajduje się znowu coś ciekawego, a mianowicie to będzie już pewnie przeniesienie stwora, czyli po raz kolejny paralizarz przejdzie na osobnej krainy. Czy po drodze nie ma żadnych pułapek? No i pewnie, że są. A to znaczy, że ten hoki, który tutaj przyszedł, zaraz zginie. No bo nie, bo z jakiegoś powodu przejął tą pułapkę. To było dosyć ciekawe. Okej, okay, coś się zleciało na chwilę. No i jak zwykle przejdzie z nami rycerz. Wyprodukowano pułapkę. Gdzie on jest? Tyle mam tych potworów, teraz będzie się bardzo ciężko przez nie przedrzeć. O, jest na ostatniej pozycji, bo jest najstarszy, jakby nie patrzeć, nie? Dobra, tutaj już nic po nas. Także zapiszę jeszcze. I spacja. Ugor, użyźniliśmy ten kraj. Może teraz wykarmić nasze zastępy bojowych żuków i much. I pomyśleć, że kiedyś były tu bezużyteczne gospodarstwa zapewniające pożywienie słabeuszom, którzy żyli tu, za przeproszeniem, spokojnie. A my już nie żyjemy spokojnie. Na to wygląda. Bo my się tym brzydzimy. No dobrze. Piramidy spadane. Ogrodowa.
tym miasteczku widać doniczki w oknie każdego domostwa. Ohydny odór tych wszystkich śmierdzących pąków i kwiatów zakręci w nosie i zwali z nóg każdego prawdziwego potwora w promieniu 4 mil. To znaczy, że to będzie bardzo trudna lokacja do podbicia. Ogrodowo. W tym rejonie nie będziesz miał łatwego życia, zanosi się na ciężką walkę o zdobycie przewagi, ale jeśli chcesz się władzać światem, trzeba radzić sobie z codziennymi trudami. Jest tutaj tylko jeden przeciwnik, który ma na dzień dobry 3 potwory. Ja też mam jednego czarnoksiężnika, jednego rycerza i 2 rogatych rozpieprzaczy, którzy będą się tutaj obrażać zaraz. Oni obaj muszą się trenować natychmiast. Mam też natychmiast dostęp do klejnotów. W sumie fajne. To miejsce na skarbiec będzie tutaj, w takim wypadku. Przymus. To jest chyba takie zaklęcie, które powoduje, że oni pracują nawet wtedy, kiedy już nie mogą, bo są na przykład głodni albo coś, nie? Dobra. Teraz tak. Leża sobie zbudujemy tu. Na razie takie duże nie są potrzebne, nie? A tu niech będzie. O, tutaj jest jakiś wyłom już. Ojej. Po drugiej stronie niech zatem będzie kurnik. A w takim razie nie wiem, gdzie tą bibliotekę zbudować. Na pewno chyba jednak nie tutaj, ponieważ nie chcę do tego wyłomu na razie dojść. Tak się może okazać, że niechcący do niego dojdę. Tutaj są już wrogowie, co szczęście blokują ich drzwiami magicznymi, ale to nic nie szkodzi, ponieważ oni i tak zaraz tutaj się przedostaną. Tutaj jest jakieś białe w ogóle? To wiem, to będzie dobre miejsce na salę treningową w takim wypadku, więc niestety musimy te posągi zniszczyć. Czarnoksiężnik może się ćwiczyć. Tymczasem... bibliotekę zrobimy tutaj. Co to jest? Demon żółciowy. Może być. Dawno żeśmy go w sumie nie widzieli w naszych, naszych lochach. Także będzie fajnie. A ty się ucz. Zwykle do tego będziesz przydatny, przede wszystkim. Nic innego nie potrafisz robić, no jeszcze drzwi potrafisz produkować, ale to się nie liczy. Teraz tak, do złota kolejnego. To złoto warto będzie wykopać też, dojdziemy w ten sposób. Niech je wyżłobią. Wszystkie budynki, które mogłem na razie zbudować, są już zbudowane.
Czarnoksiężnik może też tutaj prowadzić badania naukowe już w tej chwili. No i powoli do przodu jedziemy, nie? Jest trochę szkoda, że te klejnoty są dostępne tylko z jednej strony. Ciekawe, co jest tutaj. Czy mamy oko diabła? Mamy. No jakaś woda tu jest. Nowe zaklęcie. Jakaś bardzo słaba panienka z jakiegoś powodu. A nie, to jest samuraj. I pułapki, tak? Kurde, do czego to prowadzi, no? No jest tutaj coś ciekawego, jakby nie patrzeć. Może by się spróbować tam przedostać w sumie. Znaczy ten facet ma dosyć wysoki poziom, nie wiem czy nie lepiej poczekać na więzienie, co nie będę miał. I wtedy go jeszcze ewentualnie do sali tortów wrzucić, nie? Którą zrobię tu. Natomiast na warsztat jeszcze jakoś tak za bardzo miejsca mi nie starcza. Chyba, że tutaj będzie, o. No, jakoś tak tutaj się postawi. Bo można, jak widać. A ty czemu nie pracujesz? Coś nie tak z głową masz? Przecież wrzucę ci do biblioteki wcześniej. Scheißwurst. I nie chcą mi potwory przychodzić, co najgorsza też, nie? Przecież jeden grubas i w sumie tyle. Może trzeba powiększyć jeszcze leża. Opracowano nowe zaklęcie. Zaklęcie to jest mało interesująca sprawa jednak. Aha, bo jemu się nie podoba to, że on tutaj pracuje z nim, tak? A to spadaj, debilu! Po co ja go szkoliłem? Ci się za to trenują prawidłowo, także wszystko jest dobrze. Nie najgorzej. Nawet trochę złota tutaj sypniemy. Żeby mieli z czego wypłatę pobrać, nie? Skoro tutaj ma być warsztat, przygotujmy odpowiednią dziurę na ten warsztat też. No tutaj będzie mogła być świątynia na przykład, no ewentualnie. No i to będzie teraz szło tak bardzo powoli niestety. Ten, daleko jest ten kurnik w sumie od sali treningowej, nie? Może warto by pomyśleć nad jakimś dodatkowym kurnikiem. Albo nie. A już wynajdziesz. Wszyscy się będą cieszyli wtedy. Zaraz będzie dzień wypłaty, trzeba będzie pamiętać o tym... o rogasiach, nie? Z tej okazji. Trochę mnie martwi, dlaczego nie mam jeszcze
Żadnych potworów nowych. Utknąłem na pięciu. I to jest złe. Bardzo złe. No tutaj jest biały dungeon z kolei. O! Troll. Dobra. Troll chyba się nie może uczyć w bibliotece. Szkoda, bo skąd nie bym go tutaj wstawił. Czy ten jeszcze jako tako daje radę, jak się go przyspieszy. Okej, więcej złota. Dzień wypłaty. To jest cholernie niesprawiedliwe, że oni mają 5 potwory, a ja nie mam, tylko mam ich. Może na tym to polega. Znaczy ja wiem, jak to można bardzo prosto przejść, można po prostu tutaj tym rycerzem wparować i ich rozpieprzyć, nie? Ale to jest trochę taniej i ja w sumie nie chcę tego przechodzić w ten sposób. No tym razie tutaj mają serducho już. Opracowano nowe zaklęcie. Zaklęcie to nie jest zbyt zadowalające rozwiązać. Niestety. Przebiłeś się do nowego obszaru. Hurra. Twoje wysiłki są daremne. Zobaczmy, co to jest, może co? Pój. Drzwi jakieś. Nie wróżą nic dobrego te drzwi. No nie, to jest przejście bohaterów, tak? To na pewno nie jest nic dobrego. Pewnie więcej głupich pułapek. O, przebijają się. Nie spodziewałem się, że tak się stanie. I to jeszcze są po mojej stronie i nie są w stanie absolutnie dojść tutaj do strony wroga, czyli nie są absolutnie z nimi walczyć, nie? Przebiłeś się do nowego obszaru. Tak? O, kolejne drzwi. Chodzą tam łucznicy.